Czy te projekty to jest między innymi powrót kolei dużych prędkości? Bo ja tak szukałem w pamięci, to pierwszy raz, to jeszcze chyba za czasów premiera Millera się mówiło o tych kolejach. Widziałem ostatnio w jednej z gazet publikację na ten temat, że pomysł budowy kolei dużych prędkości, czyli tam Wrocław Łódź, potem to rozejście na lewo, na Poznań, na prawo, na Warszawę, to wraca. Więc pytanie, czy tak będzie? Jeśli będzie, to czy to będzie skoordynowane z budową Centralnego Portu Lotniczego? Panie redaktorze, Centralny Port Lotniczy też w nazwie Centralny Port Komunikacyjny. Może rozpocznę od Centralnego Portu Lotniczego, Centralnego Portu Komunikacyjnego. I ten Centralny Port Komunikacyjny to przede wszystkim dobre połączenie Centralnego Portu Lotniczego ze wszystkimi regionami naszego kraju, a daj Boże także z tymi obszarami, z których pasażerowie będą przyjeżdżali do Centralnego Portu Lotniczego spoza granic naszego kraju. Kiedy mówimy o kolejach dużych prędkości, to mogę powiedzieć jedno. Rząd Prawa i Sprawiedliwości nie ma żadnych kompleksów. My jesteśmy przekonani, że w Polsce można realizować i chcemy to robić. Realizować te projekty, które realizowane są, przedsięwzięcia, które realizowane są w Europie i na świecie. Niemniej jednak w przypadku kolei dużych prędkości stoimy przed koniecznością odpowiedzi na pytanie, czy koleje dużych prędkości w Polsce są niezbędne, czy są potrzebne, czy są ekonomicznie uzasadnione. Bo oto poprzednicy zostawili nam jeszcze jedną nierozwiązanie. Jeden bardzo ważny, zresztą wiele problemów nierozwiązanych. No, problem Pendolino, jak się domyślam. Ale też, panie redaktorze, zostawili nam właśnie problem kolei dużych prędkości, bo oto minister w poprzednim rządzie w 2011 roku w grudniu, po przejęciu władzy przez Platformę Obywatelską, zdecydował, że decyzja co do kolei dużych prędkości zostanie podjęta w 2020 roku. Natomiast ewentualna budowa w 2030. My odpowiedzialnie podchodzimy do problemu. Od czasu, kiedy wydano ponad 70 milionów złotych na prace studialne, koncepcyjne, od czasów, o których pan mówi, panie redaktorze, wracamy pamięcią do 2008-2009 roku, wydarzyło się bardzo dużo. Koleje dużych prędkości to nie pociąg, który jeździ po tych szlakach kolejowych, które dzisiaj przebudowujemy. Koleje dużych prędkości to jest potrzeba budowy zupełnie nowych. To jest zupełnie nowe. Ale to o tym panie ministrze, będziemy może rozmawiali innym tutaj razem. I tutaj, panie redaktorze, jeżeli chodzi o koleje dużych prędkości, chcę wyjaśnić, żeby to wybrzmiało w sposób jednoznaczny. Decyzja oczywiście polityczna zostanie podjęta wówczas, kiedy eksperci w czasie prac przez okres najbliższych 2-3 lat przygotują nam podstawę do odpowiedzi, czy Polacy potrzebują kolei dużych prędkości, czy wystarczającym jest pociąg, który jeździ punktualnie z przyzwoitą prędkością 150-180 km na godzinę na odcinkach międzyregionalnych. Zgodnie z tradycją, kiedy gościem jest minister Andrzej Adamczyk, kończymy po czasie. Minister infrastruktury i budownictwa, gość Sygnału Dnia w Radiowej Jedynce. Dziękuję bardzo, panie ministrze. Dziękuję panom redaktorom, dziękuję państwu.